Witam kolegów, koleżanki hodowców, ale także inne osoby oglądające mój kanał. Myślałem dzisiaj nie nagrywać oblotu, ale tak poszedłem po wodę dla gołąbków i przypomniały mi się komentarze niektórych kolegów, szczególnie tych, którzy jakby nie mają możliwości hodowli gołębi. Czy mieli gołębie, czy planują mieć gołębie, że oglądają mój kanał. I tak się zastanowiłem, że no my hodowcy patrzymy na obloty naszych gołąbków codziennie, dwa razy dziennie i nam się to nie nudzi. I tak sięgamy głową w górę, w jakiej są kondycji, jak sobie latają. Mimo że to właściwie dla laika nudne i 10., 50. raz to samo, a my i tak patrzymy. No to uznałem, że może jednak nagram ten oblot. Po raz kolejny przygotowanie do trzeciego lotu konkursowego. Dziś piątek, trzeci lot konkursowy. Nie wiem, miejscowość chyba Legnica, ale nie popatrzyłem na plan lotów nawet taki. Myślę, że ponad 200 km, bo teraz był Siechnice, 169, jak dobrze pamiętam. No i co, zobaczymy jak ten lot wyjdzie. W tym tygodniu wspólne gołębniki miały strasznie ciężkie loty. Pytanie, obawy są takie. Przyjeżdża do nas Obama, sobota, niedziela. Powłączane radary. Właśnie dzwoniło do mnie sporo młodych hodowców, że wywieźli gołębie na 1 km i schodziły się im cały dzień i na przykład z 43 brak, 13, 15, połowy. Na drugi dzień 2-3 sztuki i to wszystko. Więc coś w tym powietrzu wisi. Mimo dobrej pogody, którą wypuszczali młode. Bo ktoś tam na przykład robi w ten sposób, że na pierwszy lot konkursowy nie dawał późnych młodych, albo były za młode, jedna zrzucona, dwie, teraz te młotki pozrozrzucają lotki i kolega sobie uznał, że je wywiezie i włoży na drugi czy tam trzeci lot konkursowy. No nie wiem, czy tak na raty, na siłę, ale można i tak, chyba część kolegów tak robi, że młodsze młode, jak ma mało młodych, uruchamia później, żeby je mieć przelotowane. Chociaż znam hodowców, którzy nie lotują na młode i uruchamiają je jako roczne i one też sobie radzą, więc zastanawiałbym się, czy po prostu ja bym miał wartościowe w trzeci, czwarty lęk taki, czy pchać się z nimi do lotu. No ale to już kwestia każdego. No nie mam takiego doświadczenia. Ja osobiście swoje późne lotuję też, ale ja mam ich rodziców, więc inna sytuacja. Zgubię, to jest mniejsza strata, no nie oszukujmy się. Mam rodziców, a po to je mam, żeby zasilić gołębnik lotowy. A jak będę chciał do rozpłodu, to se mogę nawet jesienny lęk zostawić. Ten teraz. Więc chyba mam inną sytuację niż młodzi hodowcy. I mogę sobie pozwolić na lotowanie. Lotuję z tych najlepszych par. Po prostu jak się obstoi, to włączy się do drużyny, więc też takie na dwóch lotkach późniaki nieraz były lotowane i z super efektami, ale ich się najwięcej gubi. To jest taki fakt, że tej gołębi najwięcej się gubi. Także tutaj postanowiłem dla kolegów, koleżanek, no nie wszyscy, może niektórzy nawet nie w związku, czyli w sympatycy oglądający film, podobają mi się gołąbki i tak dalej, nagrać ten dzisiejszy, o, kupa poszła, nagrać ten dzisiejszy oblot dla tych, co się, nie wiem, czasami spotkałem się, że o, gołębie lecą i kupa komuś spadnie. Ja mając, no, armię gołębi, codziennie głową pod nimi stojąc i patrząc, no nie pamiętam, żeby się zdarzyło, że któryś mnie trafił na oblocie, że zostałem zbombardowany, także te obawy od ludzi chyba są
No w miastach, jak się chyba pod latarniami przechodzi, na których siedzą, no to jest większe ryzyko, ale na oblotach to jak ktoś generalizuje, więc o, tu gołąbki na oblocie w piątkowym przygotowaniu do lotu numer 3. Cieszyłbym się jakby, a czy chyba będzie się trzeba cieszyć, jak lot będzie bezstratny i gołąbki przyjdą, bo poprzedni był lot udany, gołąbki się poschodziły. Pierwszy, o dziwo, gołąbki się poschodziły nie na drugi dzień, ale na trzeci, czwarty. Ja część tych gołębi chyba z czwartku w piątku, co przyszły, włożyłem do kosza, bo jeszcze w środę coś tam brakowało, a koszując miałem już komplet, ale przyleciały trochę brutalnie, ale no, krótkie odległości dały radę, mimo że było podwiad i w sumie nie było lekko. No to teraz jedyna obawa to ten Obama i to, czy żeby nam te radary nie włączyli i te gołębie nie szalały, chociaż w dzisiejszych czasach no, trzeba się spodziewać coraz częściej, że będą jakieś radary, sieci komórkowe, sieć 5G i tak, jak to będzie reagować i potrzeba będzie na to, żeby hodować gołąbki, że tak powiem, nie wiem, nieodporne, ale takie, które będą dawały se radę. No, myśmy, miejmy nadzieję, że jak to się mówi, postęp natury spowoduje, że te gołębie będą wśród nich takie, które będą sobie radzić mimo zakłóceń radarów, no bo inaczej to czarno by to było widać, te lotowanie jakby. No ale są czasy ciężkie, bo to, co się dzieje na wspólnych gołębnikach, nie napawa optymizmem. Ale nawet jestem w stanie to zrozumieć, bo tam no chyba się starają, zaczynają się starać, a i tak te straty, jeden gołębnik, drugi gołębnik, trzeci, no wszystkie wspólne gołębniki nie można zakładać, że nie dbają. Nawet Kosakowo w tym roku ma jakieś kłopoty, że gołębie odlatują od gołębnika, przylatują z próbnych. Jakiś tam kawałek filmiku widziałem, nie wiem, czy nie gadam głupot, ale coś tam, jakieś problemy też były, bo jakieś loty, zamiast oblotów, krótkie loty są organizowane, bo właśnie są problemy z tym. Do końca nie wiem, o co się tam rozchodzi, ale kolegom czasami odlatują gołębie jedni i też do mnie dzwonią koledzy, którzy mówią, że gołąbki im odlatują od domu, po prostu no, całą bandą się zabierają i parę tylko wraca. I nawet o karmieniu, o tym wszystkim w rozmowie. Ciężko to stwierdzić, bo człowiek nie jest na żywo, ale no niby wszystko wygląda prawidłowo. Przynajmniej według mojej opinii, bo nie uważam się tu za eksperta. A ja bym chciał, żeby gołąbki fajnie zawsze koło domu latały i odchodziły. Im odchodzą, ale nie wracają i to już jest problem w tym momencie. Choć pamiętam, miałem też czasy tak, teraz gołębie aż tak nie chodzą, ale miałem czasy, że jak wypuściłem, to gołębi w ogóle koło domu nie było przez 2 godziny, aż po prostu się denerwowałem, kiedy przyjdą na karmienie i czy wszystkie będą. I faktycznie były straty przy domu w czasie oblotów. Nawet za czasów, jak prowadziłem WG, to się zdarzało, że gołąb przed lotu, a w tygodniu się zagubił na tam 100-150 sztuk, jakie były, tam też sobie harcują. Jedne siedzą, jedne harcują, robią co chcą. Na 150 sztuk, jakie miałem, zdarzało się, że po prostu w tygodniu jakieś tam znikały. Gubiły się gdzieś tam na oblotach. Nie wiem, czy jastrząbie czesał, czy po prostu odlatywały, ale było tak. Były w super kondycji i działo się tak, więc tam u kolegi też coś takiego jakby się dzieje, potem połamane faktycznie gdzieś po drutach przychodziły, one to jakby inaczej latały, na niskiej wysokości, na szybkości szły taką ławą, jak o, tam lecą, one się tu
Tu lecą, tam lecą. A coraz jakoś tak dziwnie w grupkach latają. Jedna grupka, druga grupka. Jedne siedzą, jedne latają. Taki ten dziwny oblot, ale ja im nie przeszkadzam. Jedne, o, poszły w powietrze. O, idą tu nad nami. No, także jedne niżej latają, jedne wyżej, nie leciało jakieś dziadostwo. O nie. O, i tak i pozwalam sobie tu latać według własnego uznania. Ja w tym czasie szykuję wodę, karmę. Przy okazji obkarmiam też pozostałą ekipę moich gołąbków. Więc... A no, taki nudny filmik z porannego oblotu. O, odchodzą tam sobie. O, jakie harce sobie czynią. Jak ruszą, to po prostu tam gdzieś poszły. O. No, wyglądają na... O, teraz mi się podoba, jak pójdą taką ławą. Widać gdzieś tam? Tam idą taką ławą. Widać ich chyba. I idą tam gdzieś w tany. Skaczą góra, dół. O. Posiedziały, idą se polatać. I zygzakiem gdzieś odchodzą. To nie bez konieczności gonienia czegokolwiek. Po prostu tak se harcują. Tu cztery wracają, tam pięć wraca, a tutaj o. Tak gołębie w tej chwili latają u mnie. O. Jak wypuszczę, idą w tany, się zgubią, a potem takie robią harce. Dzisiaj na takim ciemnym niebie fajnie to widać, więc o. Na fajnym ciemnym niebie to widać. A tu już całe stado mnie słyszy, w drugim gołębniku wody nie mają. O, pięknie. A lubię, jak one, o, na takim niebie nie jest gorąco, nie grzeje w plecy, w głowę. Można popatrzeć sobie, jak one se tu latają. O, i przyleciały wylądować. Także nie latają jak gołębie, które siedzą i nie chce się im latać, zrywać. One się wesoło zrywają. Nie latają jakoś dużo, bo to teraz wiadomo. Ale właśnie tak podoba mi się ich energia taka do latania. Radość. Mogłoby być lepiej, to fakt. Mogłyby lepiej chodzić. Nie jest to jakieś super pokazywanie, super 100% formy jakiejś, takiej ekstra formy. No ale cóż, nie jest źle, więc może jak nie chce się poprawić, to się też nic nie pogorszy. To, co do tej pory jest na lotach, gdyby tak to się kulało dalej, to byłoby super. Jestem tam chyba drugi, czwarty, albo trzeci, czwarty w sekcji. Córka jest wyżej, druga. W oddziale chyba obiema drużynami w dziesiątce. No więc jakby się to tak kulało, byłoby dobrze. Dwa loty, dwa razy w czołówce gołębie, w dziesiątce i raz, i w drugi raz, co najmniej po trzy, bo wtedy wiem, że miałem szósty, siódmy, ósmy, a teraz miałem pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. No, także, a nie wiem, czy jeszcze chyba później też jeszcze któryś tam się załapał na oddział, a te parę tysięcy gołębi, tam 2800, 3, no nie ma tych gołębi, zaczyna też już ubywać, no. Kiedyś było więcej, patrzyło się, że pod 4000 oddział dawał gołębi. Teraz jest dobrze, jak daje pod 3000. Gdzieś 1000 gołębi gdzieś się ulotniło, no. W rejonie było kiedyś 17-18 tysięcy gołębi na spisie. Teraz idzie na lot. Pojemność kabiny na to pozwala. Około 11 tysięcy, no to jest dobrze. 12 tysięcy. No, a kiedyś było znacznie więcej. No niestety takie czasy. Są choć rzeczywiście duże, fajne oddziały. Co nie znaczy mniej gołębi, a konkurencja wcale nie maleje. Bo ci co lotują, to się starają i
sprowadzają, kupują, także gołębi mniej, wynik trudniej zrobić, a konkurencja wcale nie niższa. I zaś sobie odlatują. No ja im tak pozwalam poharcować. Daję im trochę czasu. Jak wszystkie już na mnie czekają, wtedy idę karmić. A muszę teraz naszykować jeszcze wodę, karmę. A tu to statko czeka na mnie na napojenie. Także Krzysztof Trzaskalik, oddział Strumień, 513 812 854. Dobry lot.